Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ekspert i zapraszam was na kolejny odcinek Super Game Show Meister, w którym omówię kolejną grę z programu dla dzieci Hugo, czyli Tajemnice Oceanu. Tajemnice Oceanu to jest kolejna gra z tej podstawowej paczki gier Hugo, która została chyba dodana najpóźniej, bo z tego co mi się wydaje, to chyba została razem dodana z czarodziejskim zwierciadłem. Oczywiście to są tylko moje przypuszczenia, dokładnie to nie wiem. Charakteryzowało ją to, że po wpadnięciu na przeszkodę Hugo nie pojawiał się i nie pouczał gracza. No, pojawiał się, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gra się już zakończyła. Dobra, to tyle na wstęp. Teraz przechodzimy do fabuły gry. Jak to się wszystko zaczęło? Nasi bohaterowie, Hugo, Fernando i Jean-Paul, wybrali się na połów ryb. Na tratwie oczywiście. Fernando, żeby zachować morskie klimaty, postanowił podzielić się jedną z morskich opowieści. Hugo był tak zafascynowany tymi opowieściami, że nawet nie wiedział, że ktoś może potrzebować jego pomocy. A głównie Jean-Paul, któremu na wędkę nadziało się coś, co było bardzo ciężko wyłowić. Jean-Paul wręcz błagał o pomoc, lecz nikt go nie zauważył. Dopiero wtedy, kiedy został wciągnięty przez otchłani morską, Fernando go zauważył, a Hugo rzucił się mu na ratunek i zaczyna się gra. W grze sterowało się klawiszami czwórka lewo, szóstka prawo, dwójka góra, ósemka dół. Gra była podzielona na trzy etapy. W pierwszym etapie należało oczywiście, jak w każdej grze, zbierać diamenty i uważać na przeszkody. Tutaj była tylko i wyłącznie jedna przeszkoda, czyli ten oto węgorz, na którego wpłynięcie groziło ugryzieniem tyłka Hugo. Potem, jak gracz już przeszedł ten pierwszy etap, Hugo popłynął dalej, lecz za nim popłynęła ta oto wielka ośmiornica, która się uwolniła z tej wielkiej żelaznej kraty. No i gracz wszedł w fazę drugiego etapu, gdzie można było zdecydowanie więcej zebrać diamentów, ale również została powiększona liczba przeszkód, ponieważ zostały do tych węgorzy dodane również takie meduzy, na których wpłynięcie skutkowało obij mordę dla Hugo. No. Po przejściu drugiego etapu gracz wchodził w fazę trzeciego etapu, gdzie już nie było ani węgorzy, ani meduz, tylko po prostu trzeba było uważać na ośmiornicę, która oczywiście od czasu do czasu wsadzała w szczelinę swoją mackę i tutaj maksymalnie były do zdobycia dwa diamenty. Co tutaj należało zrobić? Tutaj należało zbierać po kolei czaszki, które były oznaczone kolejno. Pierwsza czaszka była oznaczona pomarańczową opaską, druga czerwoną opaską, a trzecia miała na sobie kapelusz kapitana. Oczywiście trzeba było uważać na tą mackę, ponieważ gdyby Hugo wpłynął na tą mackę, zostałby po prostu skręcony. No, kiedy gracz już wszystkie czaszki zdobył, to wtedy te kościotrupy się tak jakby aktywowały. No i zostało otworzone takie jakby przejście, które miało doprowadzić do nieznanych zakątków Hugo. Wszystko skończyłoby się happy endem, gdyby nie to, że nasz główny bohater musiał się uborykać z jeszcze jednym bardzo ważnym problemem. Mianowicie musiał stoczyć nierówną walkę z ośmiornicą. No i Hugo próbował się wyrywać, ale niestety mu się to nie udawało. Ale kiedy zaczepił się o ten haczyk tutaj, ośmiornica po prostu nie wytrzymała i Hugo został pociągnięty na samą górę, gdzie oczywiście w tajnej grocie piratów spotkał całego i zdrowego na szczęście Jean-Paula. Gra się skończyła tym, że Hugo po prostu wyszedł tym tunelem z tyłu. No właśnie. No i to chyba była taka
Jedna z tych gier, w której można by było używać wszystkich klawiszy 4, 6, 8, 2. Tak samo było w Hugo Kopterze, ale tam były określone strefy, gdzie można było tych klawisz użyć, a tutaj niezależnie gdzie się, niezależnie jaki się klawisz wcisnęło, tam się popłynęło. No właśnie. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o Tajemnice Oceanu. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę, wpadnijcie również do mnie na kanał. No i do zobaczenia. Cześć!